Cześć, tu Ekokreatywna. Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie filmik. Zabieram Was do lumpeksu. Zobaczymy, może dla Was, na pewno dla mnie, całkiem nowy lumpeks, w którym jeszcze nigdy nie byłam. Zobaczycie relacje z tego lumpeksu, coś Wam o nim opowiem. Pokażę Wam, co w nim kupiłam i oczywiście będzie mierzymy i stylizację z rzeczami zakupionymi, a są to naprawdę super, super perełki. Jeśli podoba Wam się tematyka lumpeksowa, to Was zapraszam na ciąg dalszy i do zasubskrybowania oczywiście i polubienia tego filmiku. Będzie mi niezmiernie miło. Lecimy, słuchajcie, już do relacji i do zakupu. Słuchajcie, jestem w Łapanowie, w centrum. To jest miejscowość gdzieś 20 km za Wieliczką w stronę Gdowa i dzisiaj odwiedzamy lumpek garderoba. Zobaczymy, co tu jest. Polecono mi ten sklep, więc chętnie przyjechałam dzisiaj. No i jest to tutaj tak w centrum, jak się wjeżdża faktycznie do Łapanowa. Lecimy! No i tutaj widzicie wejście do lumpeksu. Jest to niewielki sklep, taki dwuizbowy, powiedzmy, trochę większy niż mój. No, dwa razy większy niż mój. Taki lekki przegląd, tutaj macie spodni i w ogóle jak to wygląda tam w tym sklepiku. Taki typowy właśnie niewielki lumpeksik. Dosyć fajne rzeczy, już to nie było całkowicie nowa dostawa, już było chwilę po dostawie. Drobna przecena była i tutaj macie buciki i mierzę tam niektóre buciki, które potem kupiłam, także całkiem ciekawe były. Tutaj jest jedna koszulka, którą zobaczycie dopiero w następnym holu. No i kolejne rzeczy mierzę, które tam znalazłam, takie naprawdę fajne, super jakościowe perełki. Tu koszula, która też będzie w kolejnym holu, bo jest w praniu. No i piękne żakiety, także będziecie zaraz oglądać już efekt w stylizacjach. Tak samo ten sweterek z super składem jakościowym. Bluzka, która też zostanie pokazana w stylówkach w kolejnym filmiku, ale naprawdę cudowna jest. No i kochani, oczywiście, że mam dwie torby zakupów. Było bardzo fajnie, ceny naprawdę porządne. Dzisiaj lekka wyprzedaż. Zapraszam Was do Łapanowa. Mam nadzieję, że podobał się Wam ten fragment filmu z relacją. Jeżeli ktoś z Was był w tym sklepie, to napiszcie koniecznie i napiszcie, czy udało Wam się kupić coś fajnego. Mi się bardzo podobał sklep. Ja lubię takie małe sklepy, gdzie można odkryć różne skarby i ceny są naprawdę przystępne, także na pewno trochę bardziej przystępne niż w takich ogromnych sieciówkach lumpeksowych. No i naprawdę kupiłam super rzeczy, słuchajcie. Pokażę Wam też na końcu kilka drobnych rzeczy, które później kupiłam gdzie indziej, ale to będzie dodatek jakby. Najpierw lecimy z rzeczami, które mi się udało naprawdę fajnymi kupić właśnie w tym second handzie. I słuchajcie, pierwsza taka rzecz, która wystąpi też w stylówkach, to jest taka cudowna torba ze skóry. To napisam Havana Club. Słynny klub na Kubie. Także zobaczcie sobie, cała ze skóry, zobaczcie, te troczki też są zrobione ze skóry. To jest rzecz, którą można nosić na ramię. Właśnie patrzę tutaj, to jest wszystko fajnie tutaj wykończone, także naprawdę spoko rzecz. Fajny ma ten nadruk, taki naprawdę oldschoolowy, ale też jest klimatyczny. Bardzo lubię takie coś. No i tutaj mamy, słuchajcie, zastanawiam się, czy ta środkowa część jest obszyta w środku materiałem, czy jest to też takie tworzywo z materiałem razem zszyte. W każdym razie w dużym stopniu torba na pewno jest ze skóry, bo zobaczcie tutaj, to widać po tym właśnie brzegu. No i rączki, te dowieszania są skórzane. Naprawdę super fajna rzecz, tutaj tak ładnie zszyta, jest w stanie idealnym. No, myślę, że to będzie rzecz do sklepu, teraz idą wakacje, można coś takiego nosić na plażę, można na wakacje jako plecak, także super fajna zdobycz, naprawdę fajna. No i właśnie będzie w stylówkach, z rzeczami, które do tego będą pasować. Słuchajcie, kupiłam też dwie pary butów, tam była relacja i widzieliście, że oglądam różne buty. Były fajne buty i powiem Wam, że nie nastawiałam się na zakup butów tak za bardzo, mam trochę butów do odsprzedania w sklepie, zresztą bardzo dobrej jakości. No i mam na sobie jedne z tych butów, to są oryginalne Melisy. No, powiem Wam, no wiadomo, są używane, ale naprawdę są w dobrym stanie. Tutaj mają jeszcze takie lekkie przebarwienia, które zamierzam usunąć. One są na mnie za duże o rozmiar, także zamierzam je doprowadzić do super, takiego idealnego już stanu, ale sami zobaczcie, w środku są ok, jest tu wszystko napisane Dreamed by Melissa. I pachną jak guma balonowa, to wiecie pewnie, bo jak ktoś z Was miał Melisy, to super. Buty kauczukowe,
bardzo ładny różowy pudrowy, to jest 38. Tu jest, słuchajcie, napisane tak, niby 39 euro, ale myślę, że one będą na 38, bo ja mam 37, mam tylko trochę za duże je. Tak, trochę za duże, dobrze mówię. Brazylijskie 37. Śliczny jest ten kolor i czarny kwiatek też do wielu rzeczy będzie pasował. Także fajna zdobycz i kosztowały niewiele, bo chyba około 15 do 20 zł. Też będę je odsprzedawać niedrogo dosyć. No, mam nadzieję, że te drobne przebarwienia zejdą. Już trochę zeszły, ale jeszcze muszę trochę doczytać, jak się takie tworzywo doczyszcza. Ale w każdym razie tak czy inaczej są fajne. Nawet jakby tam takie dwie plamki z boku zostały, to ja osobiście i tak skopuję buty doszczętnie, także za chwilę i tak są te brzegi. No ale to nie ma o czym gadać, ja jestem za szybka. Słuchajcie, drugie buty są typowo vintage i są bardzo, bardzo ładne. Już Wam pokażę, całe ze skórki. W stylu lat 80. z takimi fajnymi obcasikami. Kolor kremowy i to jest, słuchajcie, wydaje mi się, że 39-40 rozmiar. Tak najpewniej to jest 39. Zobaczcie, jakie one mają ładne, też będę je oczywiście, one są już zdezynfekowane, będę je jeszcze doczyszczać i pastować, bo tutaj jeszcze są takie niedopracowane, natomiast będą na pewno super wyglądać. Mięciusieńka skórka, bardzo ładne jest to tutaj mocowanie i taka oblekana szlufka tutaj. I to wszystko jest skóra, naprawdę super to. Super buciki, bardzo eleganckie w takim kolorze śmietankowym ecru. Także też fajna rzecz vintage, bardzo ciekawa rzecz. I teraz już przejdziemy do konkretnych rzeczy, takich większych. Udało mi się kupić 3 super sweterki, właściwie sweterki i jeden taki t-shirt dzianinowy. Tu jest świetny sweterek, rozmiar 12, taki mniej więcej to jest emeczka, wiecie? Ja bym to raczej polecała na SKM-kę. White Stuff, bardzo fajna firma, bardzo fajny składzik i super ciekawy sweterek z rękawem 3/4. Zobaczycie oczywiście go w stylizacji. 74% wełna, 2% bawełna, procent wiskozy i 22% nylon. Duży skład jest naturalny w tym sweterku. Tu ma taki bardzo ładny ściek. Bardzo fajne wzorki i w ogóle z tyłu jest jedna kropka. To świetnie wygląda, naprawdę. Patrzcie, jakie ładne obszycie w ogóle ma ten sweterek. Super to wygląda według mnie. No i ma takie niebieskie kropeczki, jeszcze takie jakby taki ryżyk naokoło niektórych kropek. Bardzo słodki sweterek. Ja go tutaj mierzę do takich białych spodni, to można do wielu rzeczy wystylizować. Ciekawie to wygląda. Z tyłu jest to zielone, także to nie jest widoczne z przodu, to jest od spodu ten taki zielony pasek. Czyli sweterek jest minimalnie dłuższy z tyłu, krótszy z przodu. Tak jakbym właśnie go polecam na SKM-kę. Bardzo ładny beżyk, taki melanżowy. No i super skład. Kochani, kolejna rzecz to taki bardzo, bardzo fajny bawełniany t-shirt od Gap. Super marka. Stan, słuchajcie, jest idealny. Zresztą zobaczcie sami. Bardzo dobry skład, bawełna, śliczna kolorystyka. To jest taki t-shirt w stylu właśnie old money. I ja go tutaj też mierzę właśnie i do spodni, i potem do jeansowej spódnicy, którą zobaczycie w kolejnym programie. 100% bawełna. Tak jak mówiłam, bardzo piękny t-shirt, bardzo fajna jakość bawełny. No i to jest zawsze eleganckie. Także naprawdę, naprawdę super zdobycz. Rozmiar, tu jest napisane rozmiar S, ale wiecie co, na mnie to jest dużo za duże. No jak ktoś lubi aż tak over, ale wiecie co, mi się wydaje, że to jest bardziej M-ka, L-ka, bo spokojnie na L-kę, zobaczcie. Jeżeli to ma być taki typowy t-shirt, no to spokojnie to jest L-ka. No Gap może mieć większą rozmiarówkę, wiecie, bo to też amerykańska rozmiarówka jest dużo większa niż nasza, więc na nasze to by była M-ka, ale że jest to taka luźna rzecz, to spokojnie M-ka, L-ka to może być. Kolejna fajna rzecz. Słuchajcie, to jest taki sweter bardzo artystyczny i w ogóle on jest na bawełnie. On jest jakby na takim t-shircie osnuty, który jest z bawełny, to widać tutaj. W super stanie. To jest, słuchajcie, marka Custo, Barcelona. No, takie właśnie to jest trochę w stylu desigualowskim. Świetny skład ma ta rzecz. Bardzo piękna kolorystyka i tutaj jest złoty taki jakby... Złoto, taki khaki materiał i srebrne malunki na tym są. Już Wam powiem, jaki jest skład tej rzeczy i mierzę Wam to do czarnych spodni, do dwóch różnych czarnych spodni, zobaczycie. 20% wełny, 80% bawełny.
idealny skład, słuchajcie, naprawdę piękny skład, jak ktoś lubi czerń, to jest taka właśnie artystyczna, nietuzinkowa rzecz, czy do czarnych spodni, czy do spódnicy maxi czarnej, rewelacja, słuchajcie. I to do każdych rodzajów spodni może naprawdę pasować. Polecałabym to na rozmiar L. To jest dwójka, czyli to by wyglądało właśnie na MKL-kę. Chyba że lubicie właśnie takie duże rzeczy, no to tak jak widzicie na mnie, to ja jestem S-ką. Tak to wygląda na S-ce. Świetna jakość, naprawdę świetna jakość, bardzo ciekawa rzecz. No i do tej torby, którą pokazywałam. Havana Club. Też fajnie to wygląda, bo ta torba ma dosyć podobną kolorystykę, czerwień, brąz i czerń. Także można sobie zestawić też. Kolejna rzecz, jaką udało mi się kupić tam, to jest taki oto żakiet letni. I H&M rozmiar 40. No na mnie jest wyraźnie za duże. Są guziczki, jest to rzecz z pralni, bo tutaj jest, patrzcie, nawet przypięte. To jest czyściusieńkie, naprawdę. Podszewka jest wiskozowa, wierzch jest bawełniany bodajże, nie wiem czy w 100%, ale już Wam powiem. Wszystkie guziczki zapasowe są. Ten żakiet jest taki lekko dłuższy, ale taliowany nie wygląda na mnie dobrze, bo to jest rodzaj żakietu, który robi talię i trzeba go mieć w dobrym rozmiarze. Nie nadaje się on na oversize. Jest naprawdę fajny na lato. 80%... Strasznie jest ciężko zobaczyć, bo bardzo, bardzo małe litery, słuchajcie. 88% bawełna, 10% poliamid i 2% elastanu. Acetatowa podszewka, super, wiskozowa podszewka, rewelacja. Czyli praktycznie 90% tego żakietu to jest bawełna. No i bardzo fajny kolor, świetny kolor, taki jasny błękit, właśnie też w stylu Old Money, jasny błękit i biel. Super będzie do wszelkich jasnych, białych, lnianych rzeczy na lato. No naprawdę ładne to jest. Bardzo ciekawy jest ten materiał i on się nie będzie miał, bo już ma taką fakturę sam w sobie zmiętą w rozmiarze M i wtedy będzie super wyglądał, będzie ładnie profilował, robił talię. Jeszcze jedna fajna rzecz. Bawełniana marynara, długa, z brązowego aksamitu. Jest bardzo, bardzo sztywne to, w sensie nie, że się nie da nosić takie sztywne, tylko to nie jest takie wiotkie, wiecie, nie jest takie coś, takie dziadostwo, tylko taki naprawdę porządny aksamit. Wydaje mi się, że to jest marynarka męska, jestem ciekawa, co sądzicie, ale fajnie właśnie profiluje damską sylwetkę. Może nie nada się ona dla osób, które mają budowę gruszki z taką, tutaj z takimi mocno rozbudowanymi biodrami, ale na przykład normalna taka w miarę szczupła, powiedzmy MK i na pewno na wysoki wzrost. To jest rzecz na wysoki wzrost. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda z tyłu. Naprawdę ta marynarka się super układa z tyłu. Jeśli lubicie brązy i takie eleganckie kroje, długie marynarki, no to jest super, super rzecz. Zobaczcie, jak to pięknie to wygląda. Z tyłu ma fajne takie długie rozcięcie. Wygląda to trochę jak marynara z lat 70. Nie jest wykluczone wcale, że to jest coś takiego. Chyba to jest jakieś szyte przez krawca, bo nie mam tu żadnych metek, natomiast to jest na 100% bawełna, bo... A nie, jest jakaś metka, przepraszam Was. Jest to vintage rzecz, Cosserat, pur coton, 100% bawełna. Słuchajcie, francuska rzecz, francuska marynara, prawdopodobnie męska, ale ja to polecam dla kobiet, wygląda po prostu bardzo, bardzo szykownie, ale tak jak mówię, to jest rzecz na pewno na wysoki wzrost. Kolejna rzecz, to jest piękny premium płaszczyk. Tak cudowny kolor, idealny stan. W dodatku, słuchajcie, płaszczyk jest lekko ocieplany, więc to spokojnie może być płaszczyk na jesień albo na taką wiosnę, jak niedawno mieliśmy, czyli prawie jak w zimie. Nie jest odpinana ta podpinka, więc to jest raczej właśnie taki troszkę cieplejszy płaszczyk wiosenno-jesienny. Patrzcie, jaki piękny. Słuchajcie, to jest The Super Dry Premium Jacket, tu jest napisane. Super Dry to jest bardzo fajna marka. Płaszcz jest naprawdę nowy, słuchajcie, no niewiarygodne. Nowiutki płaszcz, przepiękne detale, wszystko jest jak nowe. Także no ten płaszczyk, powiem Wam, że też nie był jakiś mega tani, ale też nie był drogi. Także ten lumpek naprawdę Wam polecam, jak chcecie kupić jakościowe rzeczy, ale nie chcecie tak bardzo przepłacać. No natomiast ja się bardzo cieszę z tego nabytku, bo no wiecie, premium rzeczy też
można odrobinę drożej sprzedać, bo naprawdę to jest cudowna jakość. Więc jak dla mnie, dla mojej działalności, to takie rzeczy są perfekcyjne. Polecam Wam niesamowicie, to jest L-ka, przynajmniej z rozmiarówki. Albo M-ka z dosyć dużym biustem, albo L-ka, no i ja to tam mierzę po prostu do stylówki, żebyście zobaczyli, jak ten płaszczyk związany z paskiem wygląda. I naprawdę jest to taka typowa L-ka według mnie. No a tak jak mówię, na M-kę to jeżeli ktoś by miał spory biust, to wtedy to się obroni, bo będzie wypełnienie tutaj, a paseczek dociąga i tak talię, prawda? Także naprawdę cudne rzeczy, słuchajcie. Piękne jakościowo te rzeczy są. Słuchajcie, mam też takie pierdołki z tego sklepu. Pokażę Wam, co śmiesznego kupiłam. Kupiłam taki komplet. Pani tam miała takie też gadżety oprócz rzeczy. Tutaj jest taki komplecik korków do wina, ale strasznie mi się spodobały. Takie właśnie są trochę nowoczesne, śmieszne, zabawne. Jak sobie otworzycie butelkę i nie chcecie wypić jej całej do końca. Kaczka. Zobaczcie, jakie słodkie to jest. Kaczka siedząca na korku. Taka ręcznie malowana, ale naprawdę są bardzo fajne i nowoczesne te koreczki. Także zostawię może ze dwa. Jeśli komuś z Was się podobają, to piszcie. A jeżeli będzie ktoś u mnie zamawiał jakieś większe zamówienie, to i będzie miał ochotę na taki koreczek, to dostanie ode mnie. Krowa. Słuchajcie. No słodziak straszny. Teraz będzie coś w rodzaju zebry. Zebra tak wygląda. I ostatnie jest coś w rodzaju żyrafy też. Nie będę tego już otwierać. To jest drewno. Drewno ręcznie malowane. No naprawdę słodziaki. Straszne słodziaki. Że kupiłam kilka, bo mi się tak spodobały, były po kilka złotych, tak naprawdę nie pamiętam już, ale coś koło chyba 3 złote za sztukę, czy 2 złote za sztukę. Fajny taki mikroprezent dla kogoś. Także takie, czasem takie pierdołki, jak wiecie, kupuję. Słuchajcie, teraz pokażę Wam jeszcze właśnie zakupy z innego sklepu. Pewnie się patrzycie, bo mi widać tu biustonosz przez cały film. Wiecie co, koszulka jest super z Zary, zaraz Wam pokażę przebitkę zdjęciową z metką, bo ona jest nowa z metką, z fajnym składem, bardzo fajny tam jest skład, też Wam napiszę na ekranie, także nowa zarowa koszulka w świetnym kolorze, ona jest taka trochę właśnie w stylu, dla mnie może być w stylu eleganckim, jeśli byśmy dali tam taką koszulkę na ramionczkach pod spód i nawet do bardzo eleganckiej spódnicy, na przykład z lnu, fajna taka prześwitująca, cieniusieńka, ale ma rękawek. Fajna, nie? SKM-ka myślę to jest. I jest ona taka trochę dłuższa, tam zobaczycie w jednej stylówce. Postanowiłam ją zmierzyć. Wcześniej Wam mierzyłam tutaj w stylówkach z takim fioletowym stanikiem koszulkowym, takim bezszwowym i to jest lepszy pomysł. Jakbym miała taki czarny, to by było super. Tymczasem nie mam i stwierdziłam, że czarny w przypadku takich trochę bardziej hardkorowych, rockowych stylówek spokojnie może być nawet widoczny spod spodu, bo cielisty niestety w tej koszulce też widać, więc polecam Wam do czegoś takiego sobie zakupić właśnie bezszwowy taki stanik w formie topiku i to jest super rozwiązanie, mega wygodna rzecz, jeśli oczywiście Wasz biust na to pozwala, bo no czasem ktoś ma no spory biust i ciężko wtedy taki stanik dobrać, ale są takie, tylko trzeba się trochę naszukać, szczerze mówiąc. No i tak, ta koszulka fajnie wygląda według mnie właśnie do takich spodni, fajnie by wyglądała też do na przykład jakichś lnianych, takich khaki spodni, do spodni cargo, do wielu rzeczy naprawdę. Także na przykład do takich spodni moich też z bawełny fajnych, też by super wyglądało do jasnych rzeczy. No a ja tutaj postanowiłam właśnie tak trochę hardkorowo zestawić z tymi spodniami i z czarnym stanikiem. No to taki imprezowy look bardziej. Bardziej imprezowy do jakiejś knajpy, gdzieś, gdzie chcecie zaszaleć, a niekoniecznie, żeby ludzie się gapili na Wasz stanik w pracy, czy w jakimś miejscu tego typu. No i tam też z ramoneską to mierzę, bo naprawdę fajnie taki styl wygląda do ramoneski i ta koszulka ładnie wygląda też ze skórzaną ramoneską. Zostały mi teraz jedwabne chustki. Dawno nie miałam szalików i chustek. No i udało mi się kupić piękne chustki jedwabne. Tutaj jest pierwsza, którą zobaczycie do tej stylizacji z tym... O, spadła jedna. W paski z t-shirtem. Zobaczcie, jaka śliczna. Ręcznie obszywana jest. Zobaczcie, jaka śliczna chustka. Tutaj widać, że jest ręcznie obszywany jedwab. Brzeg jest ręcznie obszywany.
Bardzo klasyczny krój, to jest vintage chustka, ale naprawdę w bardzo fajnej kolorystyce, idealna do właśnie takich klasycznych zestawień, jak ta bluzka w stylu Old Money, do jakiegoś klasycznego żakietu, do jedwabnej bluzki. No, na pewno wiele możliwości jest u włożenia takiej chustki w taki wzór i w takiej kolorystyce, jest dosyć spora. Tutaj mamy mikro chusteczkę też z jedwabiu, bo ma metkę, ale słuchajcie, tą metkę musielibyście sobie odciąć przed noszeniem. Esprit, marka, 100% jedwab, napisane jest włoski, no natomiast ją widać, jeżeli chcielibyście nosić ją jako taką gawroszkę, czy gdzieś przewiązać, no to to będzie bardzo widać, więc no polecam odcięcie tej metki i schowanie sobie gdzieś na dowód, że to jedwab na przykład. Zawsze można to przyszyć ponownie, jakbyście się chcieli pozbyć chustki. Piękna, beżowa, groszki kremowe, prześliczny wzór, to jest propozycja podania moja, tej chusteczki. Przepiękna jest ta chusteczka, no i ten kolor beżowy jest prześliczny. Tutaj mam chustkę taką, którą też mierzę do płaszczyka Wam. To Wam zaraz pokażę właśnie z płaszczykiem tą chustkę. Jedwab ręcznie malowany i ręcznie farbowany w idealnym stanie. Patrzcie, jaka piękna kolorystyka i on ma też takie taką złotą farbę. To może być widać z bliska. Prześliczne kolory, naprawdę prześliczne kolory. Bardzo ładna chusteczka. Także ta chusteczka dostępna, ona ma takie zacieki specjalnie, wiecie, one są tak specjalnie farbowane. Podobna będzie ta, też jedwab, wszystkie to są jedwab 100% naturalny, też ręcznie oprzywane, oczywiście brzeżek widać, że tu ręcznie zszyty. I też farbowana tak właśnie ręcznie, w pastelach przepięknych. No patrzcie, jakie to jest śliczne. Te zestawienie kolorów, pistacja, taki turkus, taki morelowy róż i krem. Piękna chusteczka. Wszystkie te chusteczki zobaczcie w stylówkach. No i tak, słuchajcie, to by było na tyle na dzisiejszy haul. Trochę było tych rzeczy, mam nadzieję, że Wam się spodobały. Zrobiłam duże zakupy ostatnio, więc zobaczycie we czwartek kolejny filmik. Albo we środę, być może dam ogłoszenie na YouTubie i na innych mediach, czy filmik się okaże we środę, czy w czwartek. Być może w środę, bo akurat są 3 dni wolnego, więc będzie można sobie pooglądać na spokojnie, powybierać, ewentualnie pozamawiać. Praktycznie wszystkie te rzeczy dzisiaj, które pokazałam, są dla Was. W zasadzie nic nie było tak naprawdę w moim rozmiarze, oprócz tej koszulki, ale ponieważ raczej mam tego typu koszulki, ta jest z metką, więc Wam bardzo polecam, jeżeli Wam się spodobała i uważacie, że ma fajny styl. To zapraszam Was serdecznie. Kochani, pozdrawiam Was jeszcze raz gorąco. Miłej niedzieli. Pa! Pozdrawiam. Możecie pisać na modaekokreatywna@gmail.com.